Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wyruszamy dzisiaj w drogę na pustynię. Wyruszamy po to, żeby pustynię odkryć, żeby przez pryzmat pustyni odkryć czas Wielkiego Postu. Wszystko wielkie, mądre słowa. Idziemy na pustynię po to, żeby spotkać Boga. Idziemy na pustynię Wielkiego Postu, by pozwolić Bogu przemawiać do naszego serca. By pozwolić Bogu przemówić nie do naszych uszu, nie do naszych zmysłów, ale wprost do istoty naszej osoby, do serca. Pamiętam, że czas Wielkiego Postu w klasztorze dominikanów francuskich w Jerozolimie rozpoczynała pieśń. Pieśń, w której słowa mówiły: sois fort, sois fidèle, Izrael. Bądź mężny, bądź wierny Izraelu, bo Bóg zaprasza cię na pustynię. Pustynia to nie jest miejsce kary. Pustynia to nie jest miejsce ucieczki przed światem. Pustynia to nie jest miejsce na wakacje. Pustynia ta biblijna, pustynia Wielkiego Postu, to nie jest czas lenistwa i odpoczynku. To nie jest błogich 6 tygodni w gorącym piasku pod ciepłym słońcem, w chwili, kiedy wokół panuje niska temperatura, kiedy deszcz, kiedy zimno, kiedy śnieg. To jest czas, w którym Bóg wyprowadza cię na pustynię. Ty bądź mężny, bądź wierny. To ten prowadzi cię na pustynię, którego potężne ramię otworzyło Morze Czerwone i suchą stopą przeprowadziło Izraelitów przez morze. Czas pustyni to jest czas, by zapomnieć, tak dalej mówiły słowa francuskiej pieśni, o tym, co stanowi podporę dla twojego życia. O tym, o tych podpórkach, które codziennie szukasz, które codziennie konstruujesz mozolnie, by zapewniły ci bezpieczeństwo. Tam na pustyni Bóg sam chce być podporą twojego życia. To On sam chce dawać ci siłę i odwagę, by przez czas trudny, radosny, czas doświadczenia, czas szczęścia, przejść. On chce prowadzić cię przez pustynię w kierunku odpocznienia. Ale droga w kierunku tego odpocznienia prowadzi przez śmierć. Przez śmierć, z której tryska nowe życie. A więc kontynuuj swoją drogę przez pustynię Izraelu. Złóż swą nadzieję i oprzyj się jeszcze raz na Panu, który sam cię wyprowadza, który przynęca cię na pustynię, tak jak mówił kiedyś przez proroka Ozeasza. Dlatego zwabię ją i wyprowadzę na pustynię i przemówię do jej serca. Dlatego zwabię ją. Hebrajskie słowo patach znaczy w tym momencie rodzaj zauroczenia. Oznacza, iż Bóg używa wszelkich swych sił, używa wszelkiej swej mocy, całego swojego czaru. On chce oczarować, On chce zawalczyć o serce oblubienicy. On chce zawalczyć o twoje serce. On chce wygrać tę chwilę, kiedy zostaniesz na pustyni sam. Kiedy sama na pustyni pozwolisz Bogu przemawiać. Kiedy nagle zostawisz to, co głośne, to, co codziennie zagłusza swoim rytmem, swoim hałasem, głos Boga w twoim sercu. On chce szeptać na pustyni do twojego serca. Chce jeszcze raz wyszeptać ci o swojej miłości. Chce jeszcze raz nakłonić serce niewiernej oblubienicy do powrotu. Dlaczego na pustyni? Bo pustynia to miejsce szczególne. Pustynia to miejsce, gdzie życie spotyka się ze śmiercią. Gdzie wszelkie ludzkie, czysto ludzkie rachuby mogą łatwo zawieść. To miejsce, gdzie Bóg pokazuje wodę. To miejsce, gdzie człowiek pracą swoich rąk nie jest w stanie zdobyć chleba.
Oto Bóg na pustyni karmi swój lud. Pustynia to miejsce, przez które prowadził Izraelitów ze śmierci do życia, z niewoli do prawdziwej wolności. Pustynia to miejsce, na którym przez 40 lat kształtował serce swojego ludu. Jak powie Księga Jozuego, pustynia to miejsce, gdzie umarli ci, którzy mieli ducha niewoli, ci, którzy pamiętali niewolę Egiptu. Na pustyni zrodził się człowiek prawdziwie wolny. Na pustyni zrodził się ten, który mógł wejść wolny i w Panu pokładający nadzieję do ziemi obiecanej. Pustynia to miejsce spotkania z Bogiem.